Cześć wszystkim od Tety z Krakowa z kawiarni Knitted Coffee. Bardzo mi miło, że oglądacie już mój drugi filmik. Jestem podekscytowana, że tak mi fajnie poszło, że bardzo szybko mi się udało nakręcić ten mój pierwszy odcinek, że bardzo szybko go zmontowałam, coś tam odcięłam, coś tam dodałam, jakieś zdjęcie i już wrzuciłam na swój nowy kanał na YouTube i już mam ponad 100 subskrybujących i jestem z tego bardzo zadowolona. Nie myślałam, że mi tak na pewno szybko pójdzie i są same miłe słowa od Was. Ja wysyłam dla każdej z Was 1000 serduszek. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Dostałam tyle wiadomości, tyle komentarzy pod tym filmikiem. Dużo wiadomości do skrzynki w Instagram. Dużo wiadomości też komentarzy pod postem w Instagram, że zapraszam Was do oglądania. Wy mi już mówicie, że okej, zabieram coś do dziergania i siadam przy kawce oglądać tu pierwszy filmik. Bardzo mi jest miło, dlatego już nie odkładałam. Dziś jest wtorek, 23 sierpnia. Nie odkładam, nie będę jeszcze czekać kilka dni, po prostu siadam dziś po śniadaniu. Mąż powiózł córkę do przedszkola i już zaczynam nagrywać dla Was swój drugi odcinek. Także na pewno przyda się herbata albo kawa. Na pewno się przyda Wasz aktualny projekt na szudełko albo na drutach. Także zabierajcie wszystko do siebie, patrzcie sobie pyszną kawę, róbcie sobie dobrą herbatę, siadajcie i oglądamy, rozmawiamy razem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, że dostanę od Was kciuka w górę, jeżeli Wam się filmik spodoba. Piszcie coś, zawsze chętnie odpowiadam, zawsze chętnie czytam, powiem tak, że nie od razu odpowiadam, nie od razu, nie zawsze mam dużo czasu wolnego, zwłaszcza w ostatniej chwili jakoś mamy dużo, dużo, dużo pracy z naszymi kawiarniami. Przypominam, że my w Krakowie mamy na razie dwie kawiarnie, ale to ogrom pracy. I co? I jeszcze ja się zajmuję wydawnictwem? Nie, jak to? Jestem autorką zestawu do szydełkowania krok po kroku dla początkujących ze sznurka bawełnianego. Także wszystkie potrzebne, pomocne linki do jakichś włóczek, o których dziś będę opowiadać, do zestawów drutów na mój Instagram, na stronę internetową, gdzie możecie popatrzeć, o co w ogóle chodzi z tymi zestawami do szydełkowania. Wszystkie potrzebne i pomocne linki zostawię w opisie pod tym filmikiem, także wystarczy nacisnąć takie coś pod filmikiem i Wam się otworzy cały opis i tam będą te linki. Także naciskajcie, będziecie od razu przekierowane na strony Instagram, Facebook, sklepy, różne. I co, z czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, co ja teraz mam na drutach. Powiem od razu, że nie jestem fanką, aby ja miałam w trakcie jakiegoś czasu od razu kilka projektów na drutach. Ja się mylę, nie mogę się skupić na jednym projekcie, bardzo szybko zapominam, na czym skończyłam, ale ja wszystko jedno zawsze ostatnim czasem zawsze dziergam za płatnymi opisami, także ja po prostu sobie tam w telefonie oznaczam, gdzie skończyłam, ale nic mi tu nie daje, głowa mi nadal boli, kiedy z jednego projektu wracam na drugi. Ale wiem, że jeżeli jesteś blogerką, która opowiada coś na swoim kanale YouTube o dzierganiu, no musisz kupować więcej włóczek, aby było co pokazać. Musisz mieć kilka projektów na drutów, aby było co pokazać. I także ja nie kupuję włóczek w zapasie, ja kupuję pod jeden albo kilka wybranych projektów, aby mi na pewno wystarczyło włóczki. Jeżeli mi nie wystarczy, to w tym czasie, gdy zakupiłam tą włóczkę na ten projekt, aby ta produkcja włóczki, wiecie, o co mi chodzi, że jeżeli na przykład kupicie jedną włóczkę, a za rok już tej produkcji, tej partii nie będzie, to kolor może się różnić. A jeżeli kupicie na przykład, nie wiem, miesiąc temu, zaczniecie za miesiąc pracy nad projektem, w ciągu 2 tygodni skończycie, prawie skończycie, zabrakło Wam włóczki i jeszcze jest też szansa dostać włóczkę w tej samej partii, aby kolor się nie różnił.
Także nie przypadam za zakupem włóczki na zapas i nie mam miejsca jeszcze, gdzie to wszystko trzymać. Jeżeli poogarniamy te wszystkie szafy, półki, szuflady w naszym mieszkaniu, to oczywiście będę mieć puste półki. No i także ja jestem tu z Wami na YouTube, chyba już będę musiała kupować więcej włóczek, aby było co Wam pokazać i o czym porozmawiać. Także teraz ja tu wszystko rozłożyłam wokół siebie. Być może potem po nagraniu tego filmika pokażę na Instagramie, jak to wszystko fajnie, ładnie i troszeczkę z bałaganem wyglądało. Teraz już zaczniemy z moim pierwszym projektem na drutach. Pokażę Wam najpierw włóczkę, z której powstaje kardygan dla Patrycji. To jest włóczka od firmy Sandes Garn Sunday. Nigdy z tej włóczki nie dziergałam. Jest 100% włóczka wełniana, 100% merino wool. I gramatura jest taka, że na jeden motek waży 50 gram i ma w sobie 235 metrów. Jest dość cieniutka włóczka i tu się polecają druty numer 3. Ale za opisem ja kupowałam płatny opis od Petit Knit. I ostatnim czasem ja bardzo dużo dziergam z jej opisów. Jestem bardzo zadowolona, każdy projekt mi się podoba, to chyba skończę wtedy, kiedy będę mieć parę rzeczy w różnych kolorach, bo naprawdę zrobiłam kamizelkę, sweter i patrzę, fajnie by było ten sam sweter zrobić w innym kolorze, tę samą kamizelkę zrobić w innym kolorze. Także zakupiłam taki opis na kardigan w języku angielskim i to się nazywa Anchors Cardigan. Robię rozmiar 6-7 lat i ten kardigan dzierga się z podwójnej włóczki, tak się, że wyciągam jedną nitkę z jednego klębuszka, drugą nitkę z drugiego klębuszka, łączę ich razem i po prostu dziergam. I co powiem w sprawie tej włóczki? Nie wiem, jak ona będzie się nosić. Wiem na pewno, że mocno się rozciągnę po praniu, jak każda włóczka, w składzie której jest 100% merino, ale wystarczy to równiutko rozłożyć na ręczniku, dopasować rozmiar, gdzieś tam poukładać i kiedy wyschnie, to wiem, że na pewno się wydłuży i w szerokość, i wysokość zwiększy się, ale wróci do swojego rozmiaru. Mniej więcej będzie taka, ten rozmiar, na który się spodziewam. I teraz pokażę, na jakim etapie jest ten mój kardigan. Tak to wygląda. Patrzcie, tu będą rękawy i już za niedługo zaczynam pracę nad nimi. Są odłożone na takie druciki z zakrętkami z nowego zestawu kolekcji Minfu od firmy Knit Pro. O tym zestawie teraz, dziś nie teraz, też Wam troszeczkę opowiem. Tak wygląda. Tu jest drugi rękawek. Ciałko już jest skończone. Zamykałam go, te oczka, za pomocą igły z nitką. I teraz jestem tu i robię to miejsce, ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku, być może Wy mi podpowiecie. Wiem, że po rosyjsku to się nazywa planka, planka po polsku. Czy jest takie słowo, czy nie? Chyba nie. I tu będę przyszywać guziki. I mi się wydaje, że na dziewczęcych rzeczach, kobiecych, guziki muszą być przyszyte po lewej stronie, tak? A dziurki muszą być po prawej stronie. Ale w opisie Petit Knit jest odwrotnie, chyba dlatego, że ten kardigan na zdjęciu pierwszym, ten kardigan był zaprojektowany dla jej synka. Mi się wydaje, że to jest jakby i chłopięcy, dla chłopaków też może być taki kardigan i ona też właśnie ma Anchors sweter dla chłopaków i też planuję taki sweter zrobić dla swojego męża, ale ja pomyślałam, że no nie ma sensu zmieniać i robić tak, że dziurki będą po jednej stronie, a guziki będą po drugiej stronie, także po prostu robię za opisem i chyba Patrycji to nie będzie przeszkadzać i nawet nie zwróci uwagę na to, bo ja chyba
nie zwraca na to uwagę w ogóle. Nie wiem, być może jeżeli bym założyła koszulkę swojego męża, to byłoby mi po prostu niewygodnie zapinać te guziki. Ale pomyślałam, że nie będę nic zmieniać. Jeden minus, nie minus, nie. Nie minus, chyba po prostu zdziwiłam się, że nie ma tu karczka. Być może to dlatego, że to jest kardigan, z którego Petit Nit zaczynała swoją karierę, swoją pracę nad opisami. Wtedy jeszcze nie robiła tych skróconych rzędów po plecach, bo w innym kardiganu, który też robiłam za jej opisem rok temu dla córki, to w dziecięcej wersji też były te rzędy skrócone po plecach, aby plecy były troszeczkę wydłużone niż z przód. No i właśnie w tym kardiganie tego nie ma. No i zobaczymy. Zobaczymy. Jak skończę, wszystko wam powiem, pokażę, nagram na Patrycję. Ona jest bardzo zadowolona z tego koloru. Ona najpierw chciała kardigan w kolorze różowym, ale na ten kardigan za opisem jest potrzebna 6 motków tej włóczki i w sklepie było różowego koloru, takiego mocno różowego, takiego malinowego. Było tylko 5 motków na stanie, ale jeżeli bym zamówiła te 5 motków, mi na pewno by nie zabrakło. Tyle mi zostało, także dość dużo. Ja myślę, że zostaje chyba 2 całe motki albo 1,5 motki. Nie wiem, co będę z nimi robić. Być może kiedyś zrobię jakiś kardigan dla Patrycji albo dla siebie w paski. Włóczka się nie psuje, może leżeć kilka lat. Także na drutach w tej chwili mam tylko ten jeden projekt. Bardzo mi szybko poszedł, bo tu się robię cały kardigan, powstaje na drutach numer 4 i jeszcze od razu, nie odkładając, pokażę wam ten zestaw od Knit Pro, bo dostałam go w ramach współpracy od firmy Knit Pro i byłam taka zadowolona, bo zawsze mi się marzyło mieć druty skrócone, aby było łatwo pracować nad rękawami i jeszcze nad kołnierzem, aby za każdym razem, kiedy ja nie robię na 5 drutach te okrągłe takie wąskie rzeczy, ja robię to metodą Magic Loop, także muszę zawsze wyciągać żyłkę, przerabiać kilka, nie wiem, tam chyba mniej niż połowę tych oczek i znów przyciągać te druty i wyciągać tę żyłkę już z innej strony. Kto robi Magic Loopem, wie, o co mi chodzi. Nie powiem, że to mi jakoś tak przeszkadza, że nienawidzę tego. Okej, spoko, idzie mi, ale ze skróconymi drutami poszło mi o wiele szybciej. Te druty są skrócone. Pokażę wam, jaka jest różnica. Tak wygląda ten zestaw od środka. Jest bardzo ładnym takim chyba zelnu zrobionym etui. Z bardzo ładną grafiką i są tu druty podpisane od 3 mm do 10 mm i chyba tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 par drutów i pokażę wam, jaka jest różnica w długości skróconych drutów, a drutów takich zwykłych. Ja mam zestaw Adi Click, jestem bardzo z niego też zadowolona. Wiem, że u niektórych to łączenie w trakcie przerabiania robótki wypada, ale ja nie zaciągam za mocno, także mi jeszcze żadnego razu nic nie wypadło z tej żyłki. I zobaczcie, jaka jest różnica. Chyba w połowę. No troszeczkę więcej niż połowę, ale zobaczcie, tu się kończą te skrócone druty. O, a dotąd idzie ten zwykły drut. Ja już próbowałam, już sweter, który dziś wam też będę nagrywać, pokazywać, przerabiałam rękawy tymi skróconymi drutami i to mi zajęło. To mi zajęło chyba w połowę czasu, aby jeżeli bym przerabiała ten rękaw metodą Magic Loop. Także polecam zajrzeć na ten zestaw i zamówić sobie pod choinkę, albo poprosić kogoś, aby tobie zamówił pod choinkę. I od razu pokażę wam ten zestaw Adi Click, bo tak się stało z tym zestawem, że zakochałam się w niego.
Tu są nie wszystkie druty, bo czwórka jest u mnie teraz w projekcie tu z kardyganem, a numer 8, z numera 8 powstaje mój szalik dla mojego nowego zestawu do dziergania, do nauki dziergania na drutach. Właśnie podlinkowałam, skopiowałam linka do strony Mila Druciarna z tym zestawem chyba z 4 lata temu. Wysłałam SMS-em albo Messengerem do swojego męża i powiedziałam, że no to by był fajny prezent dla mnie na moje urodziny. No i właśnie dostałam prezent. Zestaw drutów wymienianych z trzema, chyba tam było w zestawie 3 z żyłki. I to jest mój zestaw number one. Wszystko mi się ładnie dzierga za pomocą tego zestawu. Jeszcze Wam zapomniałam pokazać, że w sklepie Makunki zamówiłam bardzo ładne guziki na ten kardigan. Są takie perłowe w kształcie kwiatuszka i niebieskie. Patrycja, kiedy zobaczyła, to była zachwycona z tych guzików. A teraz przechodzimy do tego, co zacznę, na czym zacznę pracować. Już odkładam guziki. Na czym zacznę pracować w tym tygodniu. Popatrzcie na ten kolor. To jest fajny, taki mocny, mocny, nienaturalny zielony kolor. I to będzie czapka. Dla mnie. Czapka też za opisem od Petit Knit ma nazwę chyba Oslo Head Mohair Edition, bo tę Oslo Head, przepraszam, ale ja zapomniałam po prostu angielski. Mi wypadło wszystko, co jest związane z językiem angielskim z głowy, bo skupiłam się na języku polskim. Także poprawcie mnie, head czy hat, ale chyba rozumiecie. Osło. Osło czapkę robiłam już za jej opisem, ale bez dodatku moheru. Tym razem zdecydowałam się, że kupię jeszcze jeden opis, aby zrobić taką puchatą, włochatą czapkę dla siebie. I to jest też ta sama włóczka, z której powstaje kardigan dla Patrycji. Sanders Garn Sunday. Włóczka ma w sobie 50 gram, 235 metrów i dzierga się w jedną nitkę. Za opisem jest potrzeba dwa motki. Ja będę robić za tym większym rozmiarem, bo chcę, aby czapka nie była taka po głowie, była troszeczkę większa, szersza, taka over. Najważniejsze, aby się trzymała na głowie i nie spadała na oczy. Ale ja obwód głowy mam większy niż standardowy człowiek. Nie powiem Wam ile centymetrów, ale wiem, że czapki, które się sprzedają w sklepach, zawsze są na mnie jakieś zbyt małe. I druga włóczka to jest też od firmy Sanders Garn Thin Silk Mohair. I to jest już połączenie moheru 57%, jedwabu 28%, ul 15%, to chyba jest poliester, 25 gram na 212 metrów. Z tego moheru jeszcze nigdy nic nie robiłam, ale wydaje mi się, że jest bardzo mięciutki, bo każdy moher mnie gryzie. Nie będę ukrywać, moher mnie gryzie, ale nie jakoś tak, że to mnie dokucza, że nie mogę w tym chodzić, że mam dyskomfort, że nie czuję się pewna. Czuję się w tych rzeczach, które powstają spod moich drutów, bardzo pewna. Ale mojej córce moher w ogóle nie gryzie. Ona całą zimę przechodziła w przedszkolu w kardiganu, którą ja jej zrobiłam z dodatkiem moheru od Kid Silk, od Drops. Ja nawet nie pytałam jej, gryzie czy nie, bo mnie to... Na początku, kiedy zaczęłam pracę nad tym jej kardiganem, myślałam, chyba będzie je gryźć, chyba nie będzie dodawać moheru, ale dodałam i kiedy ona to na siebie założyła, to powiedziała, że jest super, jest taki mięciutki, wow, wow, mamo, dziękuję bardzo i poszła do przedszkola i ja nawet jej nie mówiłam, że ten kardygan może jej gryźć, być może jeżeli bym ja powiedziała, że Patrycja, czy ci nie gryzie, ona by powiedziała, tak, mamusiu, gryzie mi, gryzie. Także powstanie czapka. Dodam tu na ekranie, jak będzie wyglądać ta czapka, a teraz Wam pokażę prawie za tym samym opisem, po prostu bez dodawania moheru, powstały rok temu mi trzy czapki dla mnie, dla męża i dla Patrycji, dla córki. Tak wygląda ta pierwsza czapka. Nie, pierwszą zrobiłam dla Patrycji, to była moja czapka jako druga.
Zobaczcie, tu jest takie podwójne podwinięcie, przerobione sam, cała czapka jest przerobiona samymi oczkami prawymi. To podwinięcie łączy się razem, no tu widać. I potem już czapka się przerabia do góry i w taki sposób się zamyka. Pokażę Wam, jak wygląda na mnie. Tak wygląda na mnie. No i jak widać, jest taka jakby wąska, jak dla mnie, bo mi by bardzo bardziej odpowiadał rozmiar o jeden rozmiar większa, którą zrobiłam dla swojego męża z tej samej włóczki. To jest włóczka Filzolama Classic. Też tu dodam Wam zdjęcie. Wszystko było zrobione za opisem od Petit Knit i to jest czapka dla mojego męża. On ją bardzo rzadko nosił, bo częściej się przemieszcza autem, no i nie zakłada jakichś takich stricte zimowych kurtek albo butów i też nie jest fanem czapek. Ale jak dla mnie, to dla mnie ten rozmiar bardziej się odpowiada. Czuję się w tym rozmiarze bardziej komfortowo. Także chyba następną tą zieloną czapkę zrobię w takim rozmiarze jak dla męża. To był chyba jakiś męski ostatni rozmiar. A jeden minus, że ta kobieta, która siedzi przed Wami, do swojego męża nie schowała te końcówki. I on to nosił z tymi końcówkami. Oczywiście zrobiłam tam kilka supełków, zabezpieczyłam to, ale tych końcówek nie schowałam. Także kiedy wypiorę, to już schowam te końcówki. Muszę się przygotować na zimę i wyprać te nasze czapki. I ostatnia czapka, taka sama Oslo czapka. To jest czapka dla mojej Patrycji. Jest taka milusia, malusia i z innej włóczki. Za opisem to właśnie była ta filcolama, z której robiłam czapkę dla siebie i dla męża, dla Patrycji. Czapka powstała z innej włóczki. Też dodam tu zdjęcie, bo z tej włóczki ja robiłam top dla siebie i zostało mi bardzo dużo. Nie wiem, jak to się stało. I popatrzyła na tą gramaturę. Poprawcie mnie, czy tak się mówi, jeżeli na przykład włóczka ma 50 metrów, nie wiem, tam 250 gram, 200 metrów, 100 gram, 500 metrów, to się nazywa gramatura, czy jest jakieś inne słowa, aby to ogólnie powiedzieć? Nie skład, a tylko ile waży i jaka jest długość tej włóczki. Bo ja to nazywam gramatura, chyba jest jakieś inne słowo po polsku i w ogóle, czy jest takie słowo gramatura w języku polskim? Patrycja też była bardzo zadowolona z tej czapki, ale jedynie, że to podwinięcie jej zawsze spadało i to było widać, że ona tak jakoś tak mocniej naciągała na głowę albo spuszczała prawie na oczy. Ja po prostu tu poczułam to podwinięcie. Ja też planuję dla Patrycji z różowej włóczki, którą zakupiliśmy w Barcelonie, zrobić taką samą czapkę i też planuję tu po prostu poczuć to podwinięcie. No widać, że w naszych czapkach ona jest takie. O, że go widać. O, a to jest po prostu podszyte. Także mi się wydaje, że dla dziecka to jest bardziej wygodne i komfortowe, aby potem się nie martwić, że twoje dziecko w przedszkolu chodzi z taką czapką albo z taką czapką. I od razu wtedy Wam pokażę, co kupiliśmy w Barcelonie, kiedy byliśmy z 2 albo 3 tygodnie temu w sklepie w mieście, w którym jest zawsze bardzo, bardzo ciepło. Znajdują się kilka sklepów z włóczkami i to nie z bawełnianymi włóczkami, a z zwykłymi włóczkami wełnianymi, z moherem, ręcznie farbowanymi i tam był taki ogromny wybór i kiedy wrzucałam te nagrania na Instagram, dostawałam tyle komentarzy, wow, dlaczego u nas tego nie ma? Ja nie wiem, dlaczego w Krakowie no prawie nie ma aż takich dużych sklepów, gdzie można przyjść, zobaczyć te kolorki, podotykać te włóczki. Proszę bardzo, Miss Kids w Barcelonie. Wtedy było, kiedy my byliśmy tam, odpoczywaliśmy, to było plus 32 stopnie. I ten sklep działał, i byli tam klienci, i kupowali te włóczki. Także tak, byłam bardzo, bardzo, bardzo zdziwiona. Tadam, już trzymam i pokazuję Wam te włóczki, które kupiliśmy dla czapki Patrycji.
Popatrzcie, jaki piękny kolor. I to jest włóczka 75% merino, superwash, i nylon 25%. To jest włóczka własnoręcznie farbowana przez firmę, którą ją wydała. Co to za firma? Dark Omen Yarn, handmade in Italy. I to jest bardzo ciekawe, że ja chciałam kupić włóczkę taką lokalną z Hiszpanii, albo dziewczyny mieli z tego sklepu miski, co nie mieli swoją włóczkę, którą własnoręcznie sami farbowali, ale niestety nie było różowego koloru. Patrycja powiedziała, że chce czapkę, tylko i wyłącznie w różowym kolorze. My proponowaliśmy włóczkę od miski, co tego sklepu, pomarańczową. Ona teraz nam już cały czas przypomina, a dlaczego chcielibyście, aby kupiłam włóczkę pomarańczową, bo ja wam od razu powiedziałam, że włóczka ma być różowa. No okej, znalazłyśmy w... Właśnie ja potrzebowałam, aby było 100 gram, 430 metrów, a to jest 100 gram, 425 metrów. Także w sam raz trafiłam w gramaturę, od razu wam powiem to słowo, ale czekam na komentarze, czy to się nazywa poprawnie, czy nie. I na czapkę jest potrzebne w rozmiarze Patrycji, bo chyba 150 gram. Ale ja kupiłam 200 gram, no bo jeden motek tu waży 100 gram. Być może mi dużo zostanie, ale jeżeli dużo zostanie, to zrobię po prostu skarpetki dla Patrycji. Dziecko będzie bardzo, bardzo, bardzo zadowolone. Zwłaszcza na to, że ten zestaw 75% merino i 25% nylon, to jest zestaw dla skarpetek, aby się nie wycierali bardzo szybko. Także kiedyś będę wam pokazywać, że z tej fajnej, różowo, jasno-różowo-fioletowej włóczki, nawet są takie kropki pomarańczowe, powstaje czapka dla Patrycji. Odkładamy i przychodzimy do tej czarnej włóczki, o, która tu leży na półeczce jeszcze z tego, z pierwszego odcinka. I to będzie kamizelka dla mnie. Nie po raz pierwszy kupuję włóczki od firmy Knitting for Olive, ale tego rodzaju heavy merino. I już weźmy drugi klębuszek, który ma na sobie banderole, i soft silk mohair od Knitting for Olive kupuję po raz pierwszy. Teraz wam nagram też osobno i dodam na ekran, jak te włóczki wyglądają bliżej, ale mi się wydaje, że będzie ciężko złapać, bo ta etykieta jest biała, a włóczka sama w sobie jest bardzo, bardzo mocno czarna. Merino wool 100%, 125 metrów na 50 gram. Polecam druty 4,5 mm i będę robić za opisem od Petit Knit, chyba znany, wszyscy go kojarzą. Wszyscy kojarzą tą kamizelkę, jeszcze jest sweter Petit Knit z tym samym wzorem i chyba jest jeszcze mniejsza wersja kamizelki dla dzieciaków i też sweter dla dzieciaków. Już pokażę wam, jak to wygląda na zdjęciu. I to jest drugi motek, 70% mohair, 30% silk. Jest bardzo mięciutka, podobna do tej włóczki od... Już weźmy podobne do tej włóczki od Sanders Garn Thin Silk Mohair. Nawet? Nie, ta jest miększa niż ta. Ta na pewno też mnie będzie gryźć. Ale jak wiadomo, kamizelka się zakłada na coś. Na koszulkę białą, wydłużoną. Fajnie to wygląda. Ja bym to wszystko porozkładała i się położyła i odpoczywałam na tych włóczkach. Nie będę już więcej opowiadać o tej kamizelce, tylko wam pokażę, że wyschł. Już jest cały, cały suchy. Mój nowy, piękny, w takim odcieniu brudnego różu sweter. Pokazywałam wam go na Instagramie, ale wtedy jeszcze nie był skończony. Popatrzcie, jak pasuje chyba do mnie. Tak? Jest nawet podobny do tej sukienki. Sukienka ma w sobie też taki
Brudny, ciemny, ciemny, brudny róż. I to jest sweter też za opisem od Petit Nit. Taki duży. Ten projekt, ten sweter też ma nazwę Oslo Sweater, jeżeli nic się nie pomyliłam. Jeżeli się pomyliłam, to tu dopiszę gdzieś na ekranie, że się pomyliłam. Ja wybrałam rozmiar M, bo chciałam, aby ten sweter był taki over. No i widać, on jest over. On jeszcze się wydłużył po praniu. Pachnie cudownie. To z tym płynem, który dostała od sklepu Makunki z ostatnim zamówieniem. Z jakiej włóczki przerabiałam ten sweter? Ten sweter przerabiałam z takiej włóczki, tu już pokażę Wam na zdjęciu, i z Lana Gata Mohair Royal. Właśnie ta merino jest bardzo, bardzo mięciutka. Zamówiłam tyle motków, ile było opisane, napisane w tym opisie. Wybierałam sama, szukałam tej włóczki, bo tej włóczki, która poleca Petit Nit na ten kardigan, w Polsce nie ma. Ja szukałam, że jest gdzieś tam w Norwegii, ale nie było wysyłki do Polski. Także ja pomyślałam, że ja bardzo chciałam ten sweter zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo mi zależało, ale teraz nie da się go założyć, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciepły. I znalazłam podobną włóczkę, ale chyba ta, którą poleca Petit Nit, jest taka zrobiona jakby sznurkiem, a tu są po prostu skręcone niteczki. Druga włóczka Lana Gato Mohair Royal i 25 gramów 215 metrów standardowo jest bardzo gryząca. Mówię od razu, jeżeli Wam to przeszkadza, nie kupujcie te włóczki. Jak już powiedziałam, mi nie bardzo przeszkadza, ale mnie gryzie. Ze swetra jestem bardzo zadowolona. Już nie mogę się doczekać. Będę go zakładać z czarnymi jeansami, z czarnymi leggingsami, z czarną jeansową spódnicą, którą planuję zakupić po powrocie z urlopu, bo mamy wyjazd wakacyjny na początku września. I jeszcze też mam w planach zakupić, nigdy nie miałam taką modową suknię czarną, satynową. Patrzyłam i fajnie by było, aby ta suknia była z jedwabiu, ale ta suknia z jedwabiu kosztuje 800 albo 700 zł. A ja nie będę to zakładać na jakieś przyjęcia. Ta suknia mi jest potrzeba po prostu w życiu codziennym. Pójdę chyba, pojadę do Zary, do jakiejś galerii i powybieram sobie czarną satynową sukienkę, która by nie kosztowała 1 000 000 zł, ale mniej więcej była dobrej jakości. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Że będzie prezent, będzie rozdanie. Weekend. Zobaczyłam, że z tym filmikiem pierwszy superowo poszło, że jesteście zadowoleni, że ja z siebie jestem bardzo, bardzo dumna i zamówiłam dla Was książkę Z miłości do wełny od Kamily Dingsoyer. Dingsoyer, chyba poprawnie przeczytałam. Tak wygląda ta książka. Są opisy na różne rzeczy, na swetry. I ta książka. Tą książkę dostanie ktoś z Was. Z jakiej okazji? Z okazji, kiedy będę mieć na kanale 200 plus obserwujących. Zrobię rozdanie. Będzie to takie krótkie rozdanie od jednego filmika do drugiego filmika. Chyba będzie to rozdanie trwało 4 dni. Trzeba po prostu subskrybować mój kanał i zostawić komentarz, ale nie jeszcze pod tym filmikiem. Ja powiem, kiedy będzie start tego rozdania, bo czekamy na 200 obserwującego. No i wtedy już na zdjęciu pierwszym do kolejnego albo poczekamy jeszcze kilka filmików, będzie napisane, że rozdanie startuje. Także taka książka. Zamawiałam w Bonito.pl. Uwielbiam Bonito.pl. Oni tak wszystko tak szybko pakują i już następnego dnia dostaję SMS, że zapraszamy po odbiór. No i co? I będziemy kończyć. Tu jest bałagan. Muszę to wszystko posprzątać. Chciałam Wam pokazać jeszcze żółty kardigan, jeszcze niebieski kardigan. Tak ostatnio bardzo, bardzo dużo zrobiłam, nie nagrywałam.
Jak widać, że dopiero zaczęłam prowadzić swój kanał na YouTube, teraz mi jest wszystko ciężko przypomnieć, bo ja już w głowie trzymam następne projekty, kolejne projekty. I jak mówiłam, pracuję nad swoim szóstym nowym zestawem do dziergania na drutach. Także na dziś będziemy kończyć. Ja siadam za nagrywanie jakichś osobnych kawałków, aby pokazać, jak ta włóczka wygląda bliżej. I widzimy się kolejnym razem. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną, że oglądacie mnie, że wspieracie. Jeszcze raz milion serduszek dla każdego z Was, dla każdej z Was. Saluski i wszystkiego najlepszego. Pa, od Teci z Krakowa, z kawiarni Knitted Coffee.